Okej, witajcie na kanale Bookbiz. Dzisiaj jestem ze specjalnym gościem, z Kasią, z kanału Cześć. Oto jest Kasia. Tak, to ja. I w końcu się po latach spotkałyśmy i teraz nagrywamy dla was challenge fasolkowy, czyli filmik, do którego naprawdę chciałam się od dawna zabrać, bo zazdrościłam wszystkim youtuberom, którzy to nagrywali i chciałam sama przekonać się, jak te żelki smakują. I boję się, powiem wam szczerze, że się boję. Ja też się boję, to bardzo. Boję się najbardziej, wszystko mam tutaj po niemiecku napisane, tych niezgniłych skarpetek. Jak to były z tymi skarpetkami? Śmierdzące. Śmierdzące skarpetek, zgniłego jajka. Się tak, boję. Jajka. Jabłka. A jest? Tak, tu jest zgniłe jabłko. A, okay. Nie jabłko, tylko jajko. Wymiotów się boję, ale chyba najbardziej przeraża mnie karma dla psów. No. A mnie zgniłe jajko jednak chyba najbardziej i skunks, tak? A skunks też tu jest? A nie wiem, mówiłeś coś o skunksie. Nie, tutaj nie ma A, chyba okay, skunksa. A, okej, to dobrze. Więc tu jest... Jest glut z nosa, pasta do zębów, to akurat tego się nie boję, jest koszona trawa i są te chusteczki dla dzieci, więc tego też w sumie się nie boję. Więc wszystko... Ja chyba zaczynam bać się wszystkiego. Wysypujemy i będziemy... A z tych dobrych to jakie są? Z tych dobrych to jest gruszka, ta brzoskwinia, tutti frutti, ten popcorn, ale to też boję się, że to nie zasmakuje, bo nie lubię popcornu tego masłowego. Limonka, czekoladowy pudding, tak, kokos i... Co to jest? To jest gruszka. A. Tylko nie wiem, dlaczego jest delikatna gruszka. Aha, i są jagody jeszcze. Dobra, to losujemy. Jaki kolor zaczynamy? Ja nie chcę zacząć od ciemnych tych... To po kolei. Tutti frutti to i... To będą które? Co to jest? Stinkenzocken, czyli te skarpetki śmierdzące. To będą chyba te? Albo... Kurczę. Chyba to. Też mi się to... A co, tylko jedno? Chyba, że to. A to nie... Nie, to wszystko chyba te różowe ciapki. Bo to już masz pomarańczowe. Aha, i nie masz żadnych innych różowych? Nie. No dobra. Ojejku! Boję się! Oh my god! Mamy te różowe. Dobra, na trzy. Nie pachną. Ale w opakowaniu pachną. Opakowanie śmierdzi jak nie wiem. Tak. 3, 2, 1. Dobra. Ja nie wiem. Smakuje jak guma do rzucia orbit. A ja chyba mam śmierdzi... Chociaż... Ale cieszę się, że trafiłam na coś dobrego. A ja nie wiem, co ja mam. A jak ci to smakuje? Jest słodkie. No moje też jest słodkie. Ale chyba mam śmierdzące skarpetki jednak. Śmierdzące skarpetki tak? Są słodkie? Mhm. I co, nie jest tak źle? Nie, bo to jest było słodkie i tylko miało taki trochę... Ja czuję, taki... jakbym miał gumę do rzucia. Tak, a nie jadłaś takich, tych jelly z Biedronki? Mhm. Są bardzo dobre. Tak. Chyba miałam śmierdzące skarpetki, ale to w ogóle... Tak, bo jak oddycham, to czuję taki właśnie śmierdzący skarpetek. A ja czuję gumę Orbit tą różową dla dzieci. Okej, czyli miałam śmierdzące skarpetki. A ja miałam Tutti Frutti, które smakuje jak guma Orbit. Ale myślałam, że Tutti Frutti będzie jeszcze bardziej takie owocowe. Poczekaj. Skąd wiesz, że nie trafisz znowu na śmierdzącą skarpetkę? A nie było złe. Tak, miałam śmierdzące skarpetki, bo teraz mam Tutti Frutti. A ja nie będę ryzykować, nie chcę. Więc śmierdzące skarpetki wcale nie były złe, bo tylko taki delikatny jakby zapach miałam. A wszyscy wymiotują praktycznie, naprawdę? Co widziałam na filmikach. Jak no tylko nie. Dostają śmierdzące skarpetki. To może mamy jakąś lżejszą wersję, bo tu wszystko po niemiecku jest napisane. To nie powinno być lżejsze. To dobra, być ostrzejsze w takim razie. No dobra, to dalej. Ja nie znam niemieckiego, więc... Czyli faules ei to jest te zgniłe jajo. O nie, ja znowu trafię na to zło. To będzie... Które to są? Takie jakieś żółte, czyli myślę, że to. Mhm, i to. Tak. Ojej, ja się boję teraz. Biorę to. I co, i popcorn?
Nie pachnie. Ale kurczę, to ani jedno, ani drugie nie będzie mi smakować. Tego się boję, bo ja boję. Ja nie. Ja też się boję. Fazą i to. Trzy, dwa. Nie, poczekaj. Psychicznie trzeba się nastawić. Dobra. Trzy, dwa, ja. Nie wiem co mam, bo ani to, ani... Chyba masło mam. Chociaż nie jajko. Nie, nie mogę. A ja nie wiem. Nie. Najpierw masłem mi smakowało. A mi najpierw jajkiem, a potem znowu było później... słodkie. No to było i... cały czas słodkie u mnie. Ale najpierw masło, ale czuję później... trochę spaleniznę, więc chyba mam popcorn maślany. Ja mam jajko. Ja muszę popić, bo mam... Teraz czuję balenicę. Cały czas jajko. To ja chyba miałam popcorn, ale w takim razie. Nie było takie złe, myślałam, że bardziej mnie ten... Ale te... jakbym sałatkę jajeczną jadła. Tylko taką trochę już podstarzałą. To ja chyba jednak miałam popcorn, bo czułam taką spaleniznę, ale... Mi też, ale... W pierwszej chwili myślałam, że mam jajko, bo taki zapach, taki od razu poszło takim taki bardzo smakiem. Takie mleczne strasznie to było u mnie. Bo najpierw myślałam, że mam masło. A później tak zaczęło jajkiem. To ja najpierw sałatką. Myślałam, że mam jajko. To ja nie wiem, bo ja nie rozpoznaję tych smaków. No dobra, to mamy dwa za sobą. Nie, ale co, było aż tak bardzo złe? Takie dziwne. Może chcesz spróbować jeszcze jedno? Nie, jak zostanie, to może, znaczy na końcu może spróbuję, ale dobra, teraz mamy co, wymiociny i brzoskwinia? Tak, to czyli te takie, dużo ich jest. To, tak? Tak, te pomarańczowe. Dobra. To boję się, że to też będzie jakieś dziwne. Nie pachnie. No jak każdy, nie? No dobra. Tak już? Chyba mam wymiotinę. A ja mam wymiotinę. Powiem wam, że nie ma różnicy pomiędzy jajkiem a wymiotinami. Nie, ja muszę wyjść. Nie, no nie, puknam. Nie było takie złe. Dziwne. Fakt, to tak, czuję taki posmak wymiocin, ale... Ale obawiałam się, że będzie to o wiele bardziej takie... Ostrzejsze. Tak, ale tak, na stówę miałam wymiocinę. Ja też miałam wymiocinę. Ale jestem cienia, że wypluwam. Nie wiem. Ale może miałam brzoskwinię. Nie. Albo może zostało nam to po tej... To znaczy mi. Po czym? Po tym jajku. Po jajku. Chociaż... To nie było nie, smaczne. Wiem, to... Ale też takie mleczne po części się wydawało. Więc ja nie wiem, czy oni to z mlekiem rozrabiają, czy co, ale to nie było. Dla mnie to nie było złe, na czym... Jeżeli chodzi o stopień, to nie, to nie było tak, jak wszyscy inni prawie wymiotowali na wymioty. No chyba, że inne. Tak, mamy jakąś słabszą wersję, ale... Nie... Ale to... Nie. Nie było takie tragiczne, tylko że ten... No dobra, dalej idziemy. Co to mamy dalej? Nie, to na koniec. Nie, będziesz miał... Dobra. Pójdźcie tego tym bardziej. Skoszona trawa i limonka. To luzik. To spoko. To jest to? Chyba to najjaśniejsze. Tak, bo nie ma tych... kropek. Nie ma kropek. Dobra, to tutaj się nie boję. Trzy, dwa, ja. A to już jaś. Limonka. Uważam? Chyba limonka. Ale tak... A masz kwasek? Tak trochę. To ja mam skoszoną trawę w takim razie. Ale dobre to jest. Ale taki dziwny smak. Nie powiedziałabym, że to jest taka bardzo sztuczna limonka, jak z tych tabletek rozpuszczalnych. To jest w stylu magnezu, wapnia. Moje nie smakowało niczym. Znaczy było słodkie w pewnym ale nie momencie. Powiem wam, że to była jakaś taka limonka, tak, mega słodka. A jeszcze wezmę też to. Poprzednio miałam skoszoną trawę i przez moment był taki... Albo dostałam znowu limonkę, albo ta skoszona trawa nie jest jakaś taka...
Jeżeli nie czujesz, nie czujesz kwasu? Nie, nie czuję. No jest to masz bardziej słodki. To jest skoszona trawa. A, czyli... Luzik. To nawet dobre nawet było. Mogłabym to jeść. Ja też. W pewnym momencie, tylko na samym początku, poczułam taki delikatny zapach, jak jest właśnie skoszona trawa, ale to jest taki delikatny, delikatny. Ja nawet nie poczułam. No? To nie miało takiego smaku, ale też przebijała mi się wcześniejsza fasolka tej limonki. Mm. No. Więc... Nie ale to było dobre. Tak. To było naprawdę dobre. To może najpierw weźmiemy sobie ten glut z nosa i brzoskwinię i później zajemy to pastą. Brzoskwinię. Tą gruszkę. Gruszka. To będzie co to? To jest zielone, ale z kropkami to chyba to. No, to to. Zgubiłam. Weź sobie dobra, to. Dobra. Może glut z nosa mi ucieka. Źle brzmi. Dobra. Może to było znak, nie jedz nie tego. Dobra. 3, 2, 1. Chyba mam gruszka. Ja mam gruz nosa. Jej. Ale nie smakuje. Chociaż takie ostre. Smakuje mi to jak jakaś przyprawa. Mhm. Ja mam gluca z nosa na pewno. Ale nie jest taki zły. Jakkolwiek to brzmi. Nie. Chociaż nie, ja chyba mam gruszkę. Ja bym powiedziała, że mam skoszoną trawę. Ja mam po części gluta z nosa i z gruszką, bo czuję gruszkę. Naprawdę powiedziałabym, że mam skoszoną trawę. No nie, na pewno to nie, to nie było złe. To znaczy nie wiem, co miałam. To był taki smak słodki, przeplatany trochę ze słonym momentami, więc to pewnie był glut z nosa. Ja miałam słodki. Na pewno to nie była gruszka. Z takim trochę ostrzejszym. No. I słonym. No. To był glut z nosa. To, ale w sumie nie jest taki zły. Myślałam, że będzie gorzej. Nasz winik będzie słaby. Nie wymiotujemy w ogóle niczym. A ja wyplułam dwa. No to no, dobra. Jajko wyplułam i co ja wyplułam? To może jajko było hardkorowe, bo ja nie tam. I teraz niebieskie. To też będzie luzik. Bo to jest... i jagody. Pasta. Mhm. Ale pasta typu, której nie lubię. No, to jest taka najtańsza. Ale... jak trochę ostrzejsza od orbitki. No teraz jest tak. Słodkie. Tak, ale wiecie co, to, że to jest słodkie, właśnie mi chyba przeszkadza w ocenie smaku. No, bo nie można gdyby wyczuć. Gdyby nie było słodkie, to byłoby bardziej czuć ten, a tak wszystko jest słodkie, po prostu. Nie, złe. A co jeszcze spróbuję tego? Może tak robię. Może jagoda, nie? Nie, co masz? Chyba znowu pasta. Chociaż? No ja mam pastę znowu. Nie, pasta jedna. To były same. No, nie mam jak. No, szkoda. To zostają baby wipes i kokonut. Ja bym popiła, bo jest bardzo. Mam za słodkie. Miętowo mam w buzi teraz. To też, a teraz będzie jeszcze gorzej po coli. Dobra, powinniśmy pić imbir. Ale nie źle. Chyba zostały te najgorsze. No, jeszcze baby wipes. Te białe. Ja mam chyba chusteczki. Ale nie wiem. Mam chusteczki, które smakują naprawdę jak chusteczki, ale są słodkie. No co, kokos miał być. Kokosem to nie jest, ale... chusteczki? Ja czuję takie mydło. Krem. O, krem. Krem. To, no, no to też mam chusteczki. Aż są ważne jeszcze. Chyba znowu mam chusteczki. A już mi słodko. Też. Ale to był ostatni, bo jeszcze dwa zostały. Zjemy te najlepsze. Chociaż ja muszę jeszcze zjeść samą. Ja popiję. Bo mi to zostaje w zamku powoli. Później mi się smaki mieszają. No.
Chusteczki. Albo kokosy. Ale to jest dobre. Albo kokosy smakują jak chusteczki. Ale chyba byłoby czuć trochę kokosu. Albo trafiłyśmy na samo chusteczki. 6 par chusteczek. Nie, to nie jest kokos. Mm-mm. Nic nie smakuje jak kokos. On takim kremem, mydłem. Ale to jest dobre. No to jest dobre. I na koniec najgorsze. Ojej, boję się. A co to jest to? To były wymiociny. A, okej. Okay. A chcesz, może spróbować? Nie. A chusteczki. Ale ja miałam przecież wymiociny. Ja miałam wymiociny. Ja też miałam wymiociny. A, no tak, bo ty po układzie. Okay, ja jadłam. To co, dawaj karmę. Boję się. I karma i co? Karma. Pudding czekoladowy. Błagam, żeby to był pudding. Już sobie przygotuję miseczkę. Karma. Karma. Pudding. Chyba. Tak, pudding. Karma. Nie mogę tego! Wypluj. A ja go. To było niedobre. To było najgorsze. Ale powiem ci, że pudding czekoladowy też nie jest dobry. Tak? Nie. Okropne. To było najgorsze. Bo chociaż jajko i wymioty pogryzłam tak bardziej i połowę połknęłam, a tutaj przegryzłam i już czułam karmę. Ja czegoś nie mogłam przegryźć do końca, znaczy tak rozgryzłam to i musiałam to połknąć i nie pamiętam co to było. Może... Zokę? Nie. No albo to. Albo wymioty, albo jajko. To wymioty. No. Ale w końcu... Dobra, spróbuję jeszcze jedno. Bądź odważna. Karma. Też? Nie? Ja nienawidzę zapachu karmy. Ja jak muszę psu dać karmę na bizie, no to mnie od razu odrzuca, więc ja nie wiem jak mój pies może to jeść. Ale wiesz co? Dla mnie to nie jest aż takie jak karma, bo na przykład karma pachnie inaczej zupełnie jak dla mnie. W sensie smakuje mi to trochę jak podroby. A ja nie cierpię podrobów. Ja to zajeżdżam podrobami właśnie. Nie, to było złe. No to było najgorsze, ale nie jestem chyba aż tak odważna, żeby sprawdzić, czy tam jest jeszcze pudding. Chociaż... Rozgryź! Rozgryzę! W razie czego wyplujesz? Pudding? On jest bez smaku. Tak, on jest taki... Ja się musiałam bardzo wczuć, żeby poczuć, że to czekolada w ogóle. Tylko najtańsza czekolada. Tak, nawet najtańsza czekolada smakuje. Ale to lepiej. Bardzo mało na czekoladowiona. Mistrzyni słowotwórstwa na czekoladowiona. Bardzo delikatna czekolada. No dobra, co zostało? Zostało nam... A Jezu, jakie to słodkie. No, popić sobie trochę może. A zostały nam Tutti Frutti albo Stinkin' Zokan? Przecież to było, ale nie, bo czegoś coś jeszcze ominęło. Nie, wszystko wyjęłyśmy. A to? To była ta gruszka i... Pasta. Pasta. Ale to było dobre. Glut z nosa. Glut z nosa był dobry. Aha, czyli już wszystko zjadłyśmy, teraz zostało to, co już było, tak? Tak. No dobra. Ile też mamy już na tym? 19 minut już mamy. Potniesz. No w sumie nie ma co pocieć, bo to wszystko idzie jednym ciągiem. To co? Co to było pomarańczowe wymiociny? No ja nie chcę znowu wymiociny. To żółte? To było jajko zgniłe. A ja nie miałam chyba go, co? Nie. Co ja miałam? Popcorn miałam. Zostało jedno, więc jeżeli chcesz być odważna... Trochę się boję, bo bałam się najbardziej jajka. Jest takie bardzo mleczne. Ale czuć jajko. Dobra. Jajko? Tego się obawiałam. Nie, to było złe. Ja już więcej nie próbuję.
komuś to na pewno damy, może ktoś z was. A co tam jeszcze zostało? Wymiociny, tutti frutti albo śmierdzące skarpetki, albo brzoskwinia. No w sumie... Nie wiem, chyba nadal czuję to jajko. Jeszcze ten gluten został. Wiedziałam, że to będzie najgorsze. Jeszcze ten... Chcesz gluten? Tak. Chcę, który to... Ten zielony. Może ci się gruszka trafi. Nie, to nadal gluten. Ale sprawdzę, może gruszka. Chociaż... Ale co to smakuje jak... A może pomyliłyśmy, bo to mi smakuje jak trawa. Mi też. Chociaż... Jak takie zielsko. Dokładnie. Taki zapach, jak teraz czuję, to jest jak pielisz ogródek i wyrywasz te... Możliwe, że pomyliłyśmy się. Tak bym powiedziała, bo to powinno być... Ale wtedy limonkę czułam. No w sumie. To glut z nosu smakuje jak trawa. Innek się raczej nie podejmę. Nie, ja też. Więc to jajko mnie przerosło. Tak. Więc skoro to już trwa ponad 21 minut, to my się już z wami żegnamy. Dajcie oczywiście kciuki w górę, jeżeli wam się podobało. Kciuki w górę. Piszcie mi też, czy jedliście te fasolki i który smak był dla was najgorszy, bo dla nas najgorszy jajko. Był... Dla mnie był najgorszy karma dla psów. Dla mnie jajko. Karma jeszcze była znośna. Ale ogólnie to wszystkie cukierki są bardzo spoko, słodkie. No, za bardzo słodkie jak dla mnie. Myślałam, że to będzie dwa razy gorsze. Tak. Tak jak wszyscy wymiotowali. Chociaż nawet. Powiem, że jajko jest... Jajko smakuje najpierw masłem, później przychodzi... Nie, od razu smakuje jak zgniłe jajo, naprawdę. A u mnie było najpierw masło, później jajko. Chyba, że to popcorn naprawdę tak mi smakowało jak jajko. Bo popcorn też nie był dobry. Ja na początku też myślałam, że to jest jajko. Więc... No, oba były złe. To my się już z wami żegnamy. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, jak i Kasi kanał. Zapraszam. Linki znajdziecie w opisie. Również zapraszamy was na media społecznościowe. Wszystkie linki też będą w opisie. Dziękujemy serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym filmiku. Bye, bye. Bye.